Pierwszy rozbiór Polski miał miejsce w 1772 roku, kiedy Austria, Prusy i Rosja podzieliły między siebie terytoria Rzeczpospolitej. To znacznie zmniejszyło obszar Polski i osłabiło jej pozycję na mapie Europy. Państwa uzyskały następujące terytoria. Rosja, ziemie na wschodzie, Prusy, Pomorze Gdańskie i Warmię, Austria, ziemie na południu. Obraz Jana Matejki przedstawia pierwszy rozbiór polski, przedstawia trzech podziałczyków, którzy dzielą mapę Polski jest to jeden z najbardziej znanych obrazów